Cześć, ja nazywam się Grzegorz Ciołek i witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeśli cały czas powtarzasz sobie, że nie masz czasu na realizację swoich marzeń, swoich pasji, to pozwól, że dziś go dla Ciebie znajdę. Zapraszam. Wszyscy nauczyliśmy się szastać wymówkami na lewo i prawo, a najpopularniejszą z nich jest to, że nie mam czasu. A więc jeśli ktoś mówi mi, że nie ma na coś czasu, to wtedy mówię: zobacz, na co ten czas tracisz. Przeanalizuj wszystko dokładnie i zastanów się, z czego już dziś możesz zrezygnować od ręki. Osobiście jestem zwolennikiem upraszczania życia i zawsze zaczynam od eliminowania rzeczy, czynności, które kradną mi najwięcej czasu, miejsca, energii i według mnie właśnie tutaj jest klucz do wszystkiego. Moim zdaniem sprawdza się to w każdej dziedzinie życia. Jak to wygląda w praktyce? A więc kiedy chciałem zrzucić zbędne kilogramy, nie szukałem co chwilę nowego zestawu ćwiczeń, nie kupowałem kolejnego sprzętu, tylko zaczynałem od drobnych zmian, a mianowicie od eliminacji małych rzeczy, które wiedziałem, że mi przeszkadzają w realizacji właśnie mojego celu. A więc, po pierwsze, pozbyłem się z mojej kuchni cukru. Przestałem pić wszystkie słodkie i gazowane napoje. Nie jadłem słodyczy. Zrezygnowałem ze smażonych produktów, w zamian za to pojawiło się więcej gotowanych. Zamiast śmietany zacząłem używać jogurtu naturalnego. I właśnie takie stopniowe eliminowanie, pozbywanie się rzeczy z mojej diety zaczęły pozytywnie wpływać na mój cel. Ja zauważałem efekty, to mnie motywowało do dalszej pracy. I dlatego właśnie uważam, że warto zacząć i przyglądać się przede wszystkim temu, co na co dzień jemy i co nam przeszkadza w realizacji swoich celów. Kolejnym przykładem, jeśli chodzi o mnie, może być na przykład to, że wiecznie powtarzałem sobie, że nie mam czasu na rozwijaniu swojej pasji fotograficznej. Zawsze o tym marzyłem, bardzo chciałem w końcu rozpocząć tą swoją przygodę z aparatem. Jednak cały czas powtarzałem sobie, no ale kiedy? Przecież Grzesiek, nie masz na to kompletnie czasu. Były już treningi moje, moich podopiecznych i bardzo łatwo przyszło mi znaleźć właśnie taką wymówkę. Ale zacząłem skrupulatnie przyglądać się swojemu czasie w ciągu dnia. Na co przeznaczam swój wolny czas, gdzie uciekają mi te minuty, godziny, no i daleko nie musiałem szukać. Przede wszystkim zauważyłem, że najwięcej czasu kradnie mi telefon i przeglądanie mediów społecznościowych. Po drugie, zauważyłem, że tracę mnóstwo czasu na wieczne przygotowywanie się do tego, żeby zostać fotografem. Czyli spędzałem kupę czasu na czytaniu o sprzęcie, jak stworzyć dany efekt na zdjęciach później, jak szukać klientów, zleceń. Wyszukiwałem co chwilę mnóstwo książek fotograficznych i szczerze wszystko to w czasie się odwlekało. A powinienem po pierwsze kupić sobie aparat i od tego właśnie zacząć. I później dopiero poświęcać czas na naukę, począwszy od obsługi samego aparatu. Po prostu zacząłem nie od tej strony, co trzeba. Więc jeśli chodzi Ci cały czas coś po głowie, coś, co chciałbyś w końcu zacząć robić, nie trać czasu na przygotowywanie się do tego, tylko po prostu zacznij to robić. A więc, moi kochani, zawsze zaczynajmy od eliminowania rzeczy, które mogą nam przeszkadzać w realizacji swoich marzeń, swoich celów.
Zobaczcie prosty przykład. Kiedy nie macie miejsca w szafie, co robicie? No pewnie, że tak, wyrzucacie stare rzeczy, żeby zrobić miejsce na nowe. I tak samo działa to w życiu, w każdej dziedzinie. Więc nie pozwólcie sobie na błędne myślenie, że żeby zacząć nową rzecz, nową umiejętność, potrzebujecie na nią dodatkowego czasu w ciągu dnia. Po prostu wyeliminujcie rzeczy, które są zbędne i które przeszkadzają Wam w realizacji tego celu. Podsumowując dzisiejszy odcinek, przede wszystkim eliminacja rzeczy w Twoim życiu. Kiedy to zrobisz, nagle okazuje się, że masz mnóstwo czasu na realizację, na spełnienie. Nagle jesteś uśmiechnięty, radosny, bo w końcu realizujesz swoje pasje. I tego oczywiście każdemu z Was dzisiaj życzę, abyście mogli się spełniać. Nie szukajcie wymówek, że nie macie czasu. Zrezygnujcie z tego, co Wam ten czas kradnie. Nie dokładajcie sobie nowych zajęć, bo tego nikt nie zniesie. Nasza głowa tego nie wytrzyma. A tak, kiedy wyrzucisz stare rzeczy, zrobisz piękne miejsce po prostu na nowe. Serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Zostawiam tutaj mojego Instagrama, tam oczywiście dużo, dużo więcej. Serdecznie na niego zapraszam. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem. Może go nawet będziecie chcieli udostępnić. Mi będzie z tego powodu bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia i widzimy się już niedługo. Cześć!